Niegdyś wielka potęga na mecz, z którą każda reprezentacja na świecie wychodziła z olbrzymim respektem. Teraz jest to kadra znacznie podupadająca na swoim prestiżu, choć na papierze dalej mogłaby aspirować do miana najlepszej na świecie. Mowa oczywiście o reprezentacji Brazylii, której lata świetności i sukcesów dawno minęły, choć ciężko mówić o jakiejś generacyjnej luce, a wręcz przeciwnie. Partnerem odcinka jest legalny bookmacher eToto, który przygotował specjalną promkę dla pełnoletnich widzów Fangoria, w której do zgarnięcia jest aż 300 zł freebetu. Link do rejestracji z kodem FANGOL300 znajdziecie w komentarzu podpiętym pod tym filmem. Na myśl o reprezentacji Brazylii wszyscy mamy przed oczami największe światowe gwiazdy, które w pojedynkę mogą przesądzić o losach meczu. Widowiskową grę w myśl legendarnej już Joga Bonito i co najważniejsze sukcesy, jakimi nie może pochwalić się żadna inna nacja. Niestety jest to obraz przeszłości, a teraz Canarinhos przynoszą swoim fanom więcej powodów do nerwów i rozczarowania, niżeli radości i dumy. Od zwycięstwa na mundialu w Korei i Japonii z 2002 roku, cała Brazylia czeka na powtórzenie tego sukcesu. Na przestrzeni lat mieli ku temu oczywiście wiele podstaw. Neymar, Marcelo, Casemiro, Vinicius, Rodrigo, Thiago Silva, teraz Endrick. Można by w nieskończoność wymieniać graczy, którzy mieli przejąć schedę po takich piłkarzach jak Ronaldo, Ronaldinho, Kaka czy Roberto Carlos. Jasnym jest, że po 2006 roku Brazylia potrzebowała już nowych liderów, którzy przejęliby pałeczkę od wspomnianych gigantów. Wszyscy pokładali nadzieję w Neymarze i nic dziwnego. Był on gwiazdą, talentem, który miał poprowadzić drużynę do kolejnych triumfów, wręcz naturalnym następcą samego Pele. Niestety, pomimo indywidualnych sukcesów i wspaniałych momentów w jego karierze, Neymarowi nie udało się wejść w buty tych wielkich poprzedników. Zbyt często trapiony kontuzjami, obciążony ogromnymi oczekiwaniami, nie zdołał zaprowadzić swojego zespołu tam, gdzie zrobili to wówczas wcześniej Pele czy Ronaldo. Nazwisko Neymara już na zawsze pozostanie wyryte w historii brazylijskiego futbolu, ale zamiast stać się legendą, jest dziś postrzegany jako symbol niespełnionych nadziei. Sam zresztą jest definicją kariery niespełnionej, bo co do jego potencjału na bycie najlepszym piłkarzem świata, chyba nikt nie ma wątpliwości. Nie bez powodu określa się go księciem, który nigdy nie został królem. Mistrzostwa świata w 2014 roku miały być jednak szansą na odbudowę prestiżu Brazylii, zwłaszcza że turniej odbywał się na własnej ziemi. Jednak półfinał z Niemcami przeszedł do historii, ale nie jako sukces, a jako jedno z największych upokorzeń w dziejach futbolu. Porażka 1-7 na takim etapie była nie tylko przegraną na boisku, ale i symboliczną klęską brazylijskiego stylu gry. Zawodnicy byli zagubieni, a drużyna nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na doskonale zorganizowaną niemiecką maszynę. W tamtym momencie widać było, że nowoczesny futbol już dawno przerósł widowiskową grę. Obrazki zapłakanych i wręcz zdruzgotanych kibiców, ale i piłkarzy do dziś są określane jako jedne z najczarniejszych i najsmutniejszych w historii brazylijskiej piłki. Minęło 5 lat od tamtych wydarzeń, kiedy ponownie w serca kibiców wlana została nadzieja na powrót do piłkarskiej elity. W 2019 roku Brazylia w końcu doczekała się trofeum, wygrywając Copa America. Zwycięstwo na własnym kontynencie było długo oczekiwanym oddechem ulgi. Mimo że nie była to najwyższa ranga turnieju, tak jak Mistrzostwa Świata, samo trofeum dawało nadzieję, że Canarinhos mogą znowu stać się siłą, z którą trzeba się liczyć. A tak się przynajmniej wydawało. Oddzielny wątek należy poświęcić temu, co wydarzyło się już prawie 2 lata temu. Mistrzostwa świata w Katarze były wyjątkowe, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Z tamtego mundialu zapamiętamy nie tylko awans z grupy reprezentacji Polski, zapłakanego Cristiano Ronaldo po porażce z Maroko, czy Leo Messiego wznoszącego w górę upragniony puchar. Były to również mistrzostwa, które były klamrą dla Neymara, który stracił wtedy najprawdopodobniej ostatnią szansę, aby stanąć na wysokości zadania jako gwiazda i lider tej kadry i pociągnąć ją do sukcesu. Wszystkim wydawało się, że to ten czas. Brazylia grała świetnie, a swoim stylem nawiązywała do najlepszych okresów. Opis całej drużyny w meczu z Koreą Południową oraz ten indywidualny Neymara w ćwierćfinale z Chorwacją, kiedy wpakował piłkę do bramki po świetnej indywidualnej akcji już w dogrywce, udowodnił, że naprawdę stać tę drużynę na sukces. Jednak bramka stracona w samej końcówce, która doprowadziła do rzutów karnych, obnażyła największy problem generacji
rewelacyjny tej ekipy. W Brazylii mało było takich zawodników, którzy potrafiliby z chłodną głową dźwignąć ciężar spotkania, będąc pod ogromną presją. Nie pierwszy raz ujrzeliśmy wtedy, jak cały zespół zalał się łzami po porażce. Oni po prostu nie wytrzymali tego psychicznie, ale może to wynikać po prostu z charakterystyki tego narodu. Po tej porażce oczywiste było, że czas na nowe rozdanie. Do gry dobijały się już nowe gwiazdy, tak jak Vinicius, Rafinha czy Rodrygo. Wszystko to miało przebiegać pod opieką nowego selekcjonera, takiego ze światowego topu. Takiego, który pogodziłby te wielkie indywidualności i przywróciłby Brazylijczykom radość z gry. Miał być nim Carlo Ancelotti, ale Włoch zdecydował się nie opuszczać Realu Madryt. Brazylia pozostała więc bez ojca. Tymczasowo został nim Dorival Junior, który z braku lepszych alternatyw pozostaje na swoim stanowisku do dziś. Obecnie Brazylia staje przed kolejnym wyzwaniem, eliminację do Mistrzostw Świata 2026. Zamiast pewnej drogi na Mundial, drużyna musi zmagać się z wieloma problemami. Kadra kolejny raz cierpi na brak lidera, który mógłby przejąć pałeczkę tym razem po Neymarze. Stagnacja w taktyce i stylu gry sprawiają, że Brazylia jest coraz bardziej podatna na porażki. Rywale z Ameryki Południowej już nie boją się Canarinhos, a ich gra wydaje się być bardziej przewidywalna niż kiedykolwiek. Brazylia była niegdyś znana z Joga Bonito. Pięknej gry, pełnej finezji, techniki i radości. Teraz zamiast kreatywności i polotu, drużyna często gra defensywnie, szukając stabilności zamiast ryzyka. Współczesny futbol wymaga jednak nowoczesnych rozwiązań taktycznych, a Brazylia mimo bogactwa talentów zdaje się nie nadążać za tymi zmianami, co wydaje się być jej największym problemem. To wszystko poskutkowało takimi wynikami jak remis z Kostaryką czy porażka z Paragwajem oraz już 8 punktów straty do liderującej Argentyny w grupie eliminacji do przyszłego Mundialu. Brazylia potrzebuje głębokich zmian. Przede wszystkim musi otworzyć się na współczesny styl gry. Taki futbol wymaga taktycznej elastyczności i zrozumienia nowoczesnej gry. Potrzebny jest tam selekcjoner, który, mówiąc wprost, uporządkuje ten bajzel i stworzy spójną filozofię, która, będąc połączeniem brazylijskiej Joga Bonity z nowoczesnymi elementami, naznaczy nową erę w futbolu Canarinhos. Drużyna potrzebuje lidera, takiego, który będzie w stanie inspirować i kierować zespołem na boisku i przede wszystkim poza nim. Za Brazylią trudne lata. Pomimo rozczarowań nadal pozostaje jednak jednym z najważniejszych krajów na futbolowej mapie świata. Czy wróci na szczyt? Tylko czas to pokaże, ale jedno jest pewne. Dla kibiców na całym świecie Brazylia zawsze będzie synonimem marzeń, a futbol grany przez Canarinhos nadal pozostaje tym, za co kochamy piłkę nożną, choć już tak dawno nie mieliśmy okazji na niego patrzeć.